Mam tutaj dane, trzy tabele, w których są zapisane trzy zależności, trzy różne zależności pomiędzy zmiennymi x i y. No i w tym filmie zastanowimy się, która z tych zależności jest zależnością proporcjonalną. Jeżeli w ogóle którakolwiek się okaże być proporcjonalna. No i mam też przygotowane tutaj układy współrzędnych, w których te zależności sobie narysujemy i spróbujemy odczytać z wykresów co możemy powiedzieć na temat zależności które są proporcjonalne a które nie są proporcjonalne jak to się ma ich do ich wykresów zastanowimy się nad tym później no to zacznę może od tego żeby od przypomnienia co to jest zależność proporcjonalna co to znaczy że x i y są proporcjonalne no to znaczy że ich stosunek ich iloraz jest stały jak podzielę na przykład y przez x to dla każdej pary tych wartości tutaj w tabeli, powinien, powinien dostać tę samą wartość tego stosunku, tego ilorazu. Czyli to powinna być jakaś stała C niezależna od X i Y. Oczywiście mógłbym dzielić X przez Y i wtedy bym dostał inną stałą, która jest odwrotnością tej stałej. To wszystko jedno, którą wielkość przez którą dzielę. W każdym razie ten iloraz ma być stały, tych wielkości. No dobrze, no więc to jest definicja relacji proporcjonalnej. Teraz ja mogę to równanie przekształcić trochę, mnożąc obie strony przez x i zapiszę je też w innej postaci, właśnie w takiej. Jak pomnożę, to dostanę, że to jest y równa się c razy x. No i ta postać jest też ciekawa. Ona mówi nam, że y jest proporcjonalne do x, no bo powstaje z x poprzez pomnożenie przez jakąś stałą. No dobrze, no to zastanówmy się po kolei nad każdą z tych tabel. To tutaj dorysuję sobie jeszcze jedną kolumnę, i tutaj obliczę właśnie ten stosunek y do x dla każdej pary punktów. 1, 2 podzielić przez 1 to będzie 1, 2. 2 podzielić przez 4 to też jest 1, 2. Czyli ten stosunek na razie jest stały. Minus 1 przez minus 2 to też jest 1, 2. Czyli widzimy, że tutaj ten stosunek jest cały czas taki sam, czyli x i y są do siebie proporcjonalne. No to teraz Zaznaczę te punkty, które tutaj mam w tabeli na wykresie. Czyli mam tak, punkt współrzędnych 1 i 1 druga, to on będzie się znajdował gdzieś tutaj. Potem 4 i 2, to ten punkt będzie się znajdował gdzieś tutaj. A tutaj mam punkt współrzędnych minus 2 i minus 1, on się znajdzie gdzieś tutaj. Teraz połączę te punkty prostą. No właśnie, dlaczego prostą? No, możemy sobie wyobrazić... Że to są tylko jakieś próbne punkty wybrane z wykresu jakiejś funkcji. No widzimy, że te punkty, które tutaj są, one leżą na jednej prostej. No i ponieważ ten stosunek jest cały czas równy 1, druga, to znaczy, y przez x jest równe 1, druga, to znaczy, że y jest równe 1, druga x. Ta stała, o której tutaj mówiłem, w tym wypadku jest równa 1, druga. Czyli te punkty leżą na wykresie funkcji. Y równa się 1, druga x. Więc jakie połączę, to będą. Punkty, które będą leżały na prostej. Tutaj mogę to od kawałek tej prostej narysować. Tutaj widać, że trochę niedokładnie te punkty narysowałem, ale to jakoś tak mniej więcej wygląda. Tu są te trzy punkty. No i to, co jest najważniejsze tutaj, to, że ta prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych. Przechodzi przez punkt o współrzędnych 0, 0. x równe 0, y równe 0, czyli podkreślę, to jest prosta. Wykres jest linią prostą i przechodzi tutaj przez początek układów współrzędnych. Dlatego, że jak popatrzymy na równanie w tej postaci zapisane, to widzimy, że tak musi być dla relacji proporcjonalnej. Bo wtedy, kiedy x jest równe 0, y też musi być równe 0. Oczywiście nie ma sensu wstawiać x równego 0 do tego równania, bo byśmy wtedy mieli 0 przez 0. Dzielenie przez 0 to jest nieokreślona operacja. Ale do tego równania można wstawić, dlatego to ja właśnie napisałem to równanie w tej postaci. No więc widzimy, że jeżeli mamy. Relację proporcjonalną, zależność proporcjonalną, no to jej wykres musi się składać z punktów, które leżą na, na prostej, a ta prosta, która przechodzi przez te punkty, musi przechodzić przez początek układów współrzędnych. No dobrze, no to zobaczmy, jak to jest dla kolejnych relacji. Czyli ta relacja była proporcjonalna. To jest relacja proporcjonalna, czyli zależność proporcjonalna. Zobaczmy, czy ta druga jest proporcjonalna. Tutaj znowu dopiszę sobie jeszcze wartości w tej trzeciej kolumnie. Ile to jest y przez x? 3 przez 1 to jest 3. 5 podzielić przez 2 to jest 5 drugich. No to widzę już, że to jest inna wartość niż 3. 5 drugich to nie jest to samo co 3, czyli ta zależność nie jest proporcjonalna. Nie proporcjonalna. Nie muszę już liczyć nawet tego trzeciego stosunku, ale dla porządku go obliczę. Minus 1 przez minus 1 to jest po prostu 1, dostajemy jeszcze inną wartość. No dobrze, a teraz zastanówmy się, jak będzie wyglądał wykres tej zależności tutaj. 1 i 3 to jest pierwszy punkt. 1 i 3, on się znajduje gdzieś tutaj. 2 i 5, czyli tu mamy jakiś taki punkt. I minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, jakiś taki punkt. No, i znowu wygląda tak, jakby te punkty leżały na jednej prostej. No to ja połączę te punkty prostą i zobaczmy, co dostaniemy, czy rzeczywiście tak jest. No, one leżą na jednej prostej. Łatwo się o tym przekonać. No i ta prosta będzie wyglądała jakoś tak. No i widzimy, że co prawda to jest prosta. Ale ta prosta nie przechodzi przez początek układów współrzędnych, i dlatego to nie jest zależność proporcjonalna. No Jakie jest równanie tej prostej, to łatwo odgadnąć, patrząc na to, że jej nachylenie będzie równe 2 i będzie przechodziła przez punkt x równe 0, y równe 1, to widać, że to jest, że to jest prosta postaci y równa się 2x plus 1. Czyli tutaj mamy dodawanie tej stałej, tej jedynki, które powoduje, że to nie jest funkcja tej postaci, która tutaj była napisana. No to zobaczmy jeszcze. Ten ostatni wykres, czy też tą ostatnią zależność. Obliczymy sobie y przez x. Tutaj mamy 1. 4 podzielić przez 2 to jest 2. No to już widzimy, że nie jest proporcjonalna. Bo tutaj już dostajemy różne wartości. Nie jest proporcjonalna. Obliczmy jeszcze na porządku, co tutaj będzie. 9 przez 3 to jest 3. Czyli jeszcze inna wartość. A jak będzie wyglądał wykres tej zależności. No tak, jakie mamy punkty tutaj? 1, 1, potem dla dwóch mamy 4, 4, czyli gdzieś tutaj, potem dla trzech mamy aż 9. Tutaj było 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj będzie dla trzech będzie 9. No to wygląda to jak to wygląda jak punkty, które należą do, do wykresu funkcji kwadratowej. Mamy 1 do kwadratu to jest 1, 2 do kwadratu to 4, 3 do kwadratu to 9. Więc możliwe, że to jest po prostu próbka. Są trzy punkty wybrane z wykresu funkcji kwadratowej. Ja mogę tutaj narysować wykres takiej funkcji, czyli to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat. No i on przechodzi przez początek układów współrzędnych. Tutaj przejdzie przez 0, bo 0 do kwadratu to jest 0. Ale później się tutaj zakrzywia i ten wykres jest jest taką parabolą, którą tutaj dosyć nieudolnie próbują narysować, ale nie jest, nie, jest, nie jest linią prostą. Czyli widzimy, że co prawda przechodzi przez początek ładów współrzędnych, ale nie jest linią prostą. Te punkty nie leżą na jednej prostej, więc dlatego też nie są punktami, które spełniają zależność proporcjonalności. Ich współrzędne nie są się proporcjonalne. Czyli widzimy, że Muszą być spełnione dwa warunki, żeby wykres reprezentował wykres zależności proporcjonalnej. Te punkty muszą leżeć na jednej prostej i to na prostej, przechodzącej przez początek układów współrzędnych. Wtedy, kiedy leżą na jednej prostej, ale nie przechodzącej przez początek układów współrzędnych, to odpowiadająca tym punktom zależność nie jest proporcjonalna. Tutaj, kiedy mamy punkty, które leżą na paraboli, nie leżą na jednej prostej, to one również nie są do siebie proporcjonalne. Zależność między nimi nie jest proporcjonalna.